Hej moi drodzy, witam was wszystkich kolejny raz już na moim kanale. Ja jestem oczywiście Kubinso. W dzisiejszym filmie jakby wam udostępnię 5 overlay różnych, w zasadzie wszystkie są takie same, tylko że różnią się kolorami i możecie sobie je wstawić do waszych live'ów. Zachęcam cię oczywiście do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby mnie po prostu bardziej motywować i po prostu będę nagrywał dla was więcej o wiele filmów. No i oczywiście też zapraszam wszystkich na live'y, które odbywają się w piątki, soboty, niedzielę. Czasami ich nie ma, ale to też jest spowodowane, że muszę się po prostu uczyć i nie mam zbytnio na to czasu. Uwierzcie mi, bardzo bym chciał dla was to robić. A ja już bez zbędnego gadania zapraszam was po prostu do komputerka i wam szybko przedstawię, jak te overlaye wyglądają. A więc moi drodzy, gdy już się znajdujemy, no to wy pobieracie oczywiście sobie przez Mega albo przez Drive Google. Nie wiem, jaki tam dałem link w opisie. Po prostu pobieracie sobie folder, który wam po prostu dałem tam na dole. Otwieracie sobie go i tutaj już tak naprawdę macie wszystkie jakby te rzeczy, te overlaye zrobione. Jak widzicie, mamy tutaj overlaya czerwonego, overlaya fioletowego, overlaya niebieskiego, overlaya pomarańczowego takiego, overlaya zielonego i chyba już tak, już więcej nie ma overlay. Jak widzicie, te 5 kolorów mamy. Wszystkie są oczywiście właśnie wycięte w pliku PNG, gdzie po prostu wsadzacie do OBS-a i zaraz wam pokażę, jak to wszystko zrobić. Ramka to wiadomo, jeżeli ktoś nie streamuje oczywiście z kamerką, no, dużo osób pewnie, które teraz mnie oglądają, nie streamują właśnie z kamerką, to po prostu zachęcam, żeby dali sobie tutaj jakiegoś gifa czy coś, albo na przykład zostaw suba i lajka, prawda? I żeby coś tutaj było, bo zrobiłem specjalnie tą kamerkę, bo dużo też tak osób właśnie robi. Tutaj standardowo topka, czyli top donate, to nie może chyba tłumaczyć, czyli że osoby, które wpłaciły w sumie najwięcej pieniążków na naszym live. Last donate, czyli osoby, które wpłaciły danego live'a, na danym właśnie live'ie daną kwotę, prawda? I to są jakby donate z dzisiaj, prawda? O to chodzi. I tutaj standardowo właśnie czas, czyli odliczanie do końca czasu. Po prostu każdy streamer powinien wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i jak to wszystko ustawić. Zresztą zaraz wam pokażę. Ja sobie to zamknę i otworzę sobie teraz ponownie OBS-a. Jak widzicie, tutaj mam dane tylko przechwytywanie ekranu. Tutaj urządzenie do wideo jest akurat wyłączone, bo teraz nim nagrywam. Dodajecie po prostu sobie plusik i wybieracie sobie coś takiego jak obraz. Możecie to sobie nazwać jakby jak chcecie. Ja po prostu tak nazwę jak jest. Klikamy OK. Teraz klikamy przeglądaj i wybieramy sobie folder, skąd bierzemy właśnie nasze overlaye. Gdy już mamy ten folder, to oczywiście sobie wybieramy, jakiego chcemy overlaya. Może być to zielony, pomarańczowy, niebieski, fioletowy i czerwony. I od razu mówię, jak widzicie, jest tutaj czarny ekran, na przykład na tym overlay niebieski, ale to nic takiego strasznego, mogę wam teraz pokazać. Klikacie po prostu sobie dwa razy na to i widzicie, jest wszystko wycięte. Klikacie potem OK. Overlaya sobie dopasowujecie na przykład mniej więcej tak. No i jak widzicie, jakby na stream change'u wszystko tak naprawdę tutaj działa. O Jezu, coś mi teraz się ścięło z tym, nie wiem co. Tutaj top donate normalnie jak jest, last donate też jest, ramka jest. Po prostu kamerka sobie wszystkie rzeczy musicie sami ustawić. Jest dużo poradników na YouTubie, jak dodać donate do OBS-a i te wszystkie inne rzeczy. No i chyba to by było na tyle z tego całego poradnika. I więc jeżeli ci się film spodobał, jeżeli wam po prostu pomogłem, to oczywiście zostawiajcie łapę i subika z dzwoneczkiem, jak mówiłem, jeżeli chcecie, żeby więcej filmów się pojawiało na moim kanale. Już jesteśmy w niedużej drodze do 1000 subów. Ja wierzę, że jeszcze w tym roku damy radę. Może się postaram robić dla was więcej live'ów. Wakacje też będę pewnie dla was streamował, bo jest ten koronaświrus. Nie mam za bardzo żadnych planów. Zostawiam dzwona, żeby po prostu te powiadomienia wam przychodziły. Piszcie oczywiście tam na dole jeszcze w komentarzach, jakie macie pomysły na kolejny odcinek. Zachęcam wszystkich cieplutko do pisania komentarzy. Piszcie po prostu wszystko, że się wam poranik spodobał, że po prostu inne rzeczy. Po prostu coś napiszcie w komentarzach. Jeżeli macie też pomysły na jakieś paczuszki, nie wiem, montażysty, graficzne czy coś, to też piszcie w komentarzach.
Ja już nie przedłużam. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa!